No właśnie, i oto nasz gość, Tomasz Ostrowski. Witam cię serdecznie. Witam. Cześć. Przybyłeś do nas dzisiaj tutaj do studia z dość dużą ilością sprzętu. No to fakt, żeby wykonać muzykę elektroniczną, to tak od korzeni patrząc na to, potrzebne są te wszystkie parapety, tak, o których wspominałeś, i komputer, który tym wszystkim nadzoruje. Jest nieodzownym elementem, to jest tak zwana autostrada, która, wiesz, pomaga jakby spiąć to wszystko dokładnie, do siebie, do kupy. Dokładnie, dobrze mówisz, że się znasz na tym, słuchaj. No tak, to jest orkiestra, to jest orkiestra, bez tego te parapety, owszem, można na nich coś zagrać, no ale cóż, nie ma się 10-15 rąk, więc żeby to wszystko razem do kupy ładnie połączyć, do tego służy komputer. Tomku, dzisiaj w naszym programie poświęcimy przede wszystkim cały temat muzyce, tworzeniu muzyki, jak i również dzięki czemu akurat to wszystko powstało. Zacznijmy od początku. Kiedy to po raz pierwszy u ciebie się pojawiło? To już częste pytanie ostatnio. Bardzo, ale bardzo ja ci, częste pytanie. Ale ja ci powiem, że to było jakieś już powiedzmy kilkanaście lat temu, kiedy pierwszy instrument klawiszowy... Kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu. Tak, ja tutaj miałem gdzieś jakąś składankę. Składanka jest starszą. Tak, to jest właśnie składanka. Tak. W zasadzie był mój początek, już można powiedzieć, profesjonalizmu, tego, do czego dążę jeszcze do tej pory, naprawdę. Składanka z moim utworem, między innymi artyści muzyki, sceny polskiej muzyki elektronicznej. No zauważyłem tutaj bardzo znane nazwisko typu Biliński, Komendarek. Tak. No więc to był mój początek. To był mój początek, który dla mnie dużo znaczy, bo znaleźć się w takim gronie właśnie na początku swojej działalności. Wyróżnienie. Olbrzymie wyróżnienie dla mnie i jednocześnie motywacja do dalszej pracy. Powiedz mi, czy zasobność sprzętowa była bardzo wymagana wtedy, czy tylko i wyłącznie korzystałeś z komputera i z jakiegoś tam klawisza, który jednak, wiesz, pomagał ci na wytworzenie linii melodycznych? Czy musiałeś dużo wyłożyć pieniędzy po to, żeby rozpocząć akurat działalność muzyczną, taką na przykład? Muzyka rzeczywiście na początku potrzebowała klawiatury, więc była klawiatura. Była klawiatura. Nie piano, nie piano, nie fortepian, nie, bez sprawy. Chociaż właśnie niektórzy się dziwią, że nie zaczyna się od podstaw. Jednak ja próbowałem się nauczyć tych podstaw, chodziłem przez pewien czas do szkoły muzycznej, ale jednak ta miękkość klawiatury w syntezatorach bardziej mi pociąga. Więc zaczęło się od tego, że był mały instrumencik klawiszowy. Dopiero później doszedł komputer jako sekwencer. Oczywiście ten instrument był też jednym z pierwszych, który miał sekwencer u siebie, taki prymitywny dosyć wewnątrz. No i cóż, pierwsze kompozycje, pierwsze tworzenie, to się, myślę, dużo wiązało z tą tradycyjną elektroniką wówczas, czyli Żar Vangelis. Żar Vangelis. Odnośnie elektroniki i sprzętu dalszego wrócimy zaraz za chwileczkę do tematu, a na chwileczkę przejdźmy w świat muzyki, również, która jest muzyką współczesną, elektroniczną, aczkolwiek może troszeczkę bardziej komercyjną. O komercji i o muzyce porozmawiamy za momencik. Sunbeam i Outside World. Tomku, wspominaliśmy o tym, że tworzenie muzyki elektronicznej, którą ty tworzysz, jak byś ją zaklasyfikował? Czy do muzyki komercyjnej, muzyki undergroundowej, bo często u mnie w moim programie jest poruszany ten temat. Czy po prostu do muzyki elektronicznej, do muzyki, która tworzona jest przez ciebie i przekazywana poprzez urządzenia gdzieś tam dalej? Jak byś ją zaklasyfikował? Wydaje mi się, że tutaj czas odgrywa rolę. To znaczy ta muzyka, która była wcześniej, ona była, miała swój okres, powiedzmy. Miała swój okres i była w latach 70., w latach 80. jeszcze, można powiedzieć, muzyką elektroniczną w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast teraz ona troszeczkę jednak przechodzi w komercję, bo cały nasz świat muzyki techno i muzyki dance to przecież jest jej podstawą tej muzyki, to jest elektronika. I to są te same instrumenty, inne ich troszeczkę wykorzystanie. Z duchem czasu ja idę, też zaczynam wykorzystywać jej do celów, może nie tyle komercyjnych, ale do celów muzyki właśnie dance, rozwijania tego, zmiany troszeczkę przejść w klimat techno. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną na dzień dzisiejszy. Wspominałeś o tym, że już dużo zostało wydanych składanek, na których znajdą się twoje utwory, twoje produkcje. Oprócz numerów muzycznych, czy również na przykład wykorzystujesz swoją muzykę do podkładów, do ilustracji tak. filmowych, czy na przykład do gier komputerowych? Wielu muzyków to robi akurat. Tak, to znaczy ja otarłem się o telewizję i moja muzyka jest używana właśnie jako podkłady do programów telewizyjnych, do być może filmów dokumentalnych. Ja jestem rzadko o tym poinformowany, natomiast
zawsze wiem, kiedy to było, jeżeli idę do ZAX-u i widzę, że, poznajesz, że to było wykorzystane, bo wiem, że wtedy telewizja Polonia czy telewizja Polska, nie wiem, czy mogę o tym mówić tutaj na antenie. Nie, ja myślę, że może. No i w ZAX-ie dowiaduję się najczęściej, kto wykorzystywał i kiedy. Czyli tak, jeśli do ZAX-u idziesz i widzisz, że masz coś na swoim koncie, to znaczy, że ktoś to wykorzystał. Tak. Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Ile wydałeś na dzień dzisiejszy już składanek z twoimi utworami lub ewentualnie swoich niezależnych produkcji płyt? Składanka była jedna, bo tam, o którym wspomniałem na początku, to było tak, że jedna z firm muzycznych chciała stworzyć taką serię. Niestety nie wyszło jej, pozostało na tej jednej. Natomiast ja szczęśliwie wydałem trzy płyty autorskie, na których, no, można powiedzieć, jest cały w tej chwili mój repertuar muzyczny i to, co od początku do dzisiejszego dnia. No, paru rzeczy nie ma na pewno, jeszcze siedzę w komputerze świeżo, ale to wszystko jest na tych płytach. Wielu producentów, którzy produkują, tak, na przykład Andrea Tannenberg, który jest ATB, który również tutaj gdzieś tam zagrałeś ten numerek. Tak, to też jest instrument, którego on mógł używać. Kurzweila akurat. Również wykonuje wiele utworów muzyki elektronicznej, która jednak dobrze się sprzedała. Czy idziesz też tym kierunkiem, czy jednak wolisz swoją własną drogę, która została doceniona? Wolałbym swoją. Ja wiem, że teraz jest olbrzymia moda na przeróbki, na remiksy tego, co było kiedyś. Ja nawet, szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym głębiej, na jakich zasadach, na jakich prawach to się rządzi. Natomiast robię swoje i mam nadzieję, że to co ja robię, nie muszę remiksować, żeby, można powiedzieć, pojawić się gdzieś na rynku. Za chwilę wrócimy do twoich numerów, które są również u nas emitowane, a teraz posłuchajmy Ultra i Free. Wiele rzeczy, które widzimy, czyli twoje produkcje, twoje teledyski, pojawiły się już na Vivie 3 teledyski. Tak, które również posiadają bardzo bogatą grafikę komputerową. Dużo korzystasz z komputera? Bardzo dużo. Praktycznie nie mogę się obyć w zasadzie bez komputera. Znaczy, jako, wiesz, jako muzyka, to oczywiście to jest wiadomo. To jest autostrada, na którą wpinasz poszczególne... Tak, można powiedzieć, że oczywiście mój pomysł w głowie i moja linia melodyczna, która powstanie, ona powstanie, ale czy będzie w takiej aranżacji, o tym też decyduje komputer. Znaczy komputer w mechanicznym tego słowa znaczeniu, czyli że odegra to, powiedzmy, za mój aranż, który ja sobie wcześniej stworzę, każdą nutkę, on odegra w całości i będzie to brzmiało, no, można powiedzieć, z klasą. Ale robisz też grafikę, zajmujesz się grafiką komputerową. Tak, to jest moja druga pasja i tutaj, no, starałem się, żeby tą muzykę elektroniczną w jakiś sposób promować. Myślę, że to dobrze się złożyło, że jest stacja muzyczna taka jak wasza, że można swoją pracę graficzną, którą się połączyło sprytnie w teledysk, pokazać w szerszej publiczności, bo jednak promocja na muzykę elektroniczną jest ograniczona. Czy to jest nieodzowny element, muzyka i grafika komputerowa, czy jednak... Myślę, że w tym momencie dla mnie tak. Fajny, ciekawy pokaz multimedialny to jest to, czego teraz się oczekuje chyba. Będziemy mieli możliwość obejrzenia twojego pokazu multimedialnego, gdzie będziesz grał tutaj na żywo. Kochani, live, Tomasz Ostrowski. Twoja produkcja, City Vision, to jest ostatnia produkcja, czy jedna z pierwszych? City Vision to jest mój drugi klip. Drugi klip? Tak, drugi klip. Opowiedz coś na jego temat. Więc śmieszny pomysł. Kiedyś, siedząc przed komputerem, przeglądałem biblioteki mojego programu graficznego, na którym pracuję i zobaczyłem, że ciekawy przykład animacji połączonej z filmem nakręconym przez kamerę. Okazało się, że można to sprytnie połączyć i naprawdę ciekawe efekty to oddaje. Postanowiłem, że jadę na miasto, biorę jakąś kamerę, wziąłem parę osób do pomocy, no i nakręciłem ujęcia, które upiększyłem później, wkładając do komputera, obrobiłem odpowiednio i starałem się właśnie zrobić z tego klip. Dużo czytasz książek fantastycznych? Myślę, że komiksów. Komiksów, zauważyłem tam akurat elementy, które są bardzo fantastyczne, tak, takie, wiesz, jakieś spory, jakieś potwory, wiesz, dinozaury, tak, takie rzeczy tutaj, i tak tutaj dalej. Tutaj dużo oddziałuje współczesne kino na to, co ja robię, bo ja staram się każdy efekt specjalny w filmie śledzić i takie filmy z efektami specjalnymi też mnie pasjonują, także lubię się temu przyglądać. Lubisz się temu przyglądać? To może przyjrzyjmy się teraz akurat temu teledyskowi City Vision. Tomasz Ostrowski, a za momencik wrócimy do rzeczy, które są związane z prywatnością Tomka. Spytamy się może o święto, o Nowy Rok. Zobaczymy. Tomasz Ostrowski i City Vision. Święta tuż przed nami. Za dwa dni raptem będzie klimat świąteczny, ale do klimatu świątecznego wrócimy za momencik. Na razie posłuchajmy Tomasza Ostrowskiego w utworze Transonia. Transonia, który specjalnie dla nas będzie w Vivie prezentowany po raz pierwszy?
Chyba tak, bo to chyba jest tak. Jednak dosyć duży, długi utwór, jeżeli chodzi o klip, nie można go nie można go tak sposób zrobić. Pociąć. Tak będzie się. Kochani, Tomasz Ostrowski i Trans Onia. Trans Onia. Okay. Trans Onia. Thank you.
Trans Sonia. Bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy, a zarazem bardzo przestrzenny numer. Zresztą chyba tak jak sama muzyka elektroniczna jest bardzo przestrzenna. Tak, tak. Dużo używa się wielu tracków. Naprawdę, wielu tracków i wielu efektów. Ile średnio wykorzystujesz tracków przy jednym utworze? Tracków, samych tracków, na przykład powielanych tych samych instrumentów, bo kanałów MIDI jest 16, więc 16 teoretycznie 16 można zagrać, ale jeszcze można je powielać stereo? Właśnie. Stereo, oczywiście. Czyli 32. No powiedzmy, że ja biorę kanały MIDI, widzisz, a nie kanały audio. Mm. Także dlatego w ten sposób operowałem. Tutaj traki nie są ograniczone w żaden sposób w takim programie służącym do tworzenia muzyki elektronicznej, więc ja średnio 20-30 przy muzyce komercyjnej 10-15. Wow. Więc komercyjnej, kochani, brzydko nazwałem. Komercyjna, ale... tak. Komercja to jest w ogóle brzydkie pojęcie, brzydkie określenie, bo wynika to tylko ze sprzedaży płyt, która albo dobrze się sprzedaje, lub się nie sprzedaje. No ale taka jest rola komercji. Wspominałeś coś na temat witryny strony internetowej, którą posiadasz i co na niej można znaleźć. Tak, jestem, jaka to jest strona? Jestem szczęśliwcem, który ostatnio uruchomił właśnie swoją wizytówkę w internecie. Wizytówkę na tyle multimedialną, mam nadzieję, że będzie ona bardziej przybliżała mój wizerunek i to, co ja robię muzycznie oraz graficznie, ponieważ oprócz muzyki, którą można sobie we fragmentach odsłuchać, ściągnąć i ewentualnie wybrać później album, to mamy wybór teledysków, które, no powiedzmy, na razie trzech, mam nadzieję, będzie więcej, o ile serwer pomieści, bo jednak jest to klip AVI, a taki klip AVI z całym klipem czterominutowym to jednak sporo miejsca zajmuje na serwerze. W każdym razie jest tam informacja pełna o mnie jako artyście, o tym, jakie były początki właśnie, bo tutaj mamy czas ograniczony teraz. No tak. Więc tam spokojnie można się tego wszystkiego dowiedzieć. Oprócz tego jest od razu bezpośredni kontakt do dystrybutora, więc można nabyć od razu, powiedzmy, nie wychodząc z domu. Zabukować cię również można na jakiś koncert, tak? Oczywiście. Jest adres, mój adres mail. Także można do mnie pisać. Ja myślę, że chyba adres jest bardzo prosty, co? www? Znaczy adres internetowy www.tomaszostrowski.com.pl. Tomasz Ostrowski moimi literami razem pisane, także... No, to ja myślę, że bardzo, bardzo jest prosty, bardzo znany. W takim razie mam takie pytanie, o którym cały czas mi tam siedzi gdzieś tam w głowie odnośnie tych świąt. Słuchaj, święta są za kilka dni, raptem. Gdzie będziesz je spędzał? Jak będziesz je obchodził? I czy również przy muzyce elektronicznej? Na przykład kolędy, które będziesz przegrywał przy stole wigilijnym w gronie rodzinnym, czy raczej nie? Słuchaj, więc ja już może odchodzę od tego okresu, że rodzice prosili, abym zagrał kolędę. Mamy teraz, słuchaj, taki wybór płyt, że ja wolę skupić się rzeczywiście na tych pięknych w zasadzie świętach, nastrojowych. Oczywiście spędzam je w gronie rodzinnym, w oczekiwaniu, bo tak, mamy narodzenie Chrystusa, mamy Boże Narodzenie. Natomiast ja czekam na narodzenie mojego dzidzi, naszego dzidzi, bo ja z moją małżonką czekamy teraz na dzidzie, która już zaczyna kopać jej kopniaki, czy tam jego, no jeszcze nie wiem, są już odczuwalne dla nas, mam nadzieję, że... Czyli będziesz szczęśliwym ojcem. No, mam nadzieję. Nowe natchnienie muzyczne, tak, tak, na pewno. Więc wiesz, jakaś kołysanka, tak, może mi się uda. Będzie to oczywiście kolejny motyw do wykonania przeze mnie muzyczny. Tomku, poświęciliśmy dzisiaj prawie cały program muzyki elektronicznej. Wprawdzie niewiele powiedzieliśmy na temat sprzętu, akcesorii i tak dalej, ale telewidzowie, którzy nas oglądają, czasami nie mają zielonego pojęcia na temat tego. Myślą, że tylko stoisz, odtwarzasz jakiś track i tak dalej. Czy naprawdę to tak wygląda? Czy jest to full playback, czy jest to live? Jak to wygląda w rzeczywistości? Wspominałem o tym, że artysta ma obie ręce, ewentualnie jeszcze nogami może operować, ale rzeczywiście, żeby zagrać wszystkie te traki, o których wspominaliśmy, potrzebny jest do tego, tak jak mówiłem, komputer, który w pewien sposób daje mi ten pół playback, to znaczy on odtwarza cały aranż, całą aranżację, którą wcześniej ja wbiłem własnoręcznie do komputera, zapętliłem to ewentualnie, czy powieliłem. Na dowód tego wszystkiego puszczę wam jeszcze raz ten numer z tego względu, że jesteśmy cały czas prawie tak jakby na żywca. O. Tak, z tym, że teraz jest włączony też temat, więc w zasadzie cały, można powiedzieć, idzie playback. Natomiast tutaj ja mogę sobie wybrać odpowiedni instrument, odpowiedni kanał, w którym chcę momencie, żebym ja go grał, a komputer w tym momencie go nie odgrywa, więc mogę sobie podzielić oczywiście w miarę swoich możliwości manualnych na to, którym kanałem mam ja odegrać na żywo, którym instrumentem, czy którym efektem. Więc tak wygląda cała filozofia tworzenia przy pomocy komputera i no... sporej ilości śladów. Sporo tego, sporo informacji, sporo na pewno symboli, nazw, innych rzeczy. Na samo zakończenie, koniec roku, życzenia noworoczne, czego byś sobie życzył w nowym 2001 roku?
wspomniałem o Dzidziusiu, więc szczęśliwego, zdrowego Dzidziusia. To jest najważniejsze, tak. Na pewno tego, żeby... No, powiedzmy, sobie powiedziałeś rzeczy. Tak, no, dobrze, to będę egoistycznie mówił o sobie w takim razie. No, tego oczywiście, żeby moje marzenia, te, o których ja marzę, a nikt dookoła nie wie, żeby się spełniły. No i żeby zdrowie dopisywało, to jest najważniejsze, bo bez zdrowia marzenia. I więcej muzyki, tworzenia muzyki, więcej klipów. To jest moje marzenie. Widzisz, ty wiesz o tych marzeniach. Nie wiem skąd. Ja wiem, ale... to są marzenia wszystkich, tak. Prawdopodobnie. Wróćmy do jeszcze na samo zakończenie i na pożegnanie akurat ciebie, jako dzisiejszego gościa naszego programu, do twojego klipu. Do twojego klipu, który teraz już za momencik będzie emitowany. Okej? Okay? Nie ma sprawy. Bardzo A chętnie. O którym mówimy klipie? Teraz no, mówimy o Virtualer, czy nie, Space Virtualer, Space Holidays. Space Holidays. Super, no, gdzieś żeśmy się zaplątali. To tak, dużo czasu ze sobą spędziliśmy teraz i to tak jakoś wyszło, ale to jest najnowszy klip, najświeższa produkcja, też własnoręczna od początku do końca w zasadzie. Troszeczkę może powiedzieć, starałem się robić postęp, więc proszę obejrzymy, ewentualnie oceńmy. Oceńmy Space Holidays, a my już dziękujemy Tomaszowi Ostrowskiemu, a za momencik wrócimy z powrotem do studia. Na razie, cześć.